Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale Ogród Góralki. Dzisiaj zajmiemy się ochroną, zabezpieczeniem róży pnącej przed zimą. W przypadku róży pnącej chronimy dwa miejsca. Oprócz punktu szczepienia, który znajduje się jakieś około 10 cm nad ziemią, 7 do 10, to pędy są bardzo ważne, w przeciwieństwie do róż na przykład wielokwiatowych, gdzie wystarczy zrobić na przykład kopczyk, żeby chronić ten punkt szczepienia w przypadku róży pnącej. Musimy chronić pędy przed przymrozkami. Ponieważ mieszkam w górach, gdzie długo zalega śnieg, ja nie kopczykuję róż, tylko okrywam je kartonami, dzięki czemu śnieg nie jest wywiewany spod róż i zostaje przy kartonach. I właśnie u mnie śnieg pełni rolę zabezpieczającą mój punkt szczepienia u róż. Naszą różę musimy obczyścić z przekwitniętych kwiatostanów, tak zwanych mumii, z bardzo długich pędów. Długie pędy również wycinamy tak, aby łatwo nam ją było związać do kupy te pędy i okryć później kartonem. Ja używam kartonów, ponieważ jest to tańsze niż na przykład agrowłóknina, która kosztuje już od ponad 50 zł, a poza tym bardzo się niszczy przy przypadku róż. Obcinamy również suche pędy, które ucierpiały w lecie z powodu suszy. Czyścimy całą rabatę, rośliny pod różami również wycinamy, żeby tam nie rozmnażał się grzyb, jakieś choroby. Odcinamy wszystkie sznurki, które były przywiązane do naszego stelaża. Wycinamy właśnie tutaj gruby, stary pęd, który nam będzie przeszkadzał. Związujemy nasze górne pędy jak najciaśniej, delikatnie, żeby nie połamać pędów, ale żeby je ściaśnić, żeby karton było łatwiej założyć. Jeśli macie możliwość wyboru kartonu, bo na przykład bierzecie sobie ze sklepu, często takie kartony są przygotowane, można sobie zabrać, to polecam jak największe, jak najdłuższe, dzięki temu będziecie mieć mniej pracy i łatwiej się je mocuje przy róży i wiąże. Przynajmniej dwa razy
mocno związać sznurkiem, mocno zaciągnąć ten sznurek, ponieważ no, on się jeszcze poluzuje, poza tym pod wpływem wilgoci karton też będzie nasiąkał, a dzięki temu będzie się lepiej utrzymywał przy róży. W przypadku dużych róż najłatwiej tą pracę wykonuje się w dwie osoby, a już przede wszystkim do okrycia tej górnej części, gdzie tych pędów jest znacznie więcej i dużo łatwiej jest dwie osoby to ten karton założyć. Górny karton staramy się wkładać jakby do wewnątrz tego poniżej, do środka, a nie na zewnątrz, ponieważ jeśli nawet namoknie, to on sobie delikatnie troszeczkę zjedzie do tego dolnego i się na nim zatrzyma. I znowu ze dwa razy sznurkiem mocno związać, aby nam się to wszystko nie rozleciało. Do wiązania kartonów proponuję sznurek z plastikiem, który nie będzie namakał, nie pęknie nam w zimie. Pamiętajcie, aby na koniec przywiązać pędy naszej róży do stelażu, dzięki czemu róża nie wykarczy się nam w zimie. Nie wszystkie pędy zostały osłonięte kartonami, dlatego że roślina również potrzebuje światła, a karton to światło ogranicza. W rejonach, gdzie nie ma długo zalegającego śniegu, możecie na przykład osłonić róże kartonami, a do środka wsypać trociny. Dzięki temu również punkt szczepienia będzie chroniony. Przy róży mam posadzone juki, które również zostaną podwiązane sznurkiem, dzięki czemu nie będą się liście wyłamywać i na wiosnę będę mieć zdecydowanie mniej pracy, ponieważ nie trzeba będzie ich obcinać. To wszystko na dzisiaj w tym filmiku. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania kanału i do oglądania kolejnych filmików.